Nadrobiłem sobie ostatnio taki film pod tytułem Sick of Myself, a jeżeli chodzi o polską wersję tytułową, to jest to Chora na siebie. No, jest to produkcja, która obecnie jest dostępna na HBO Max. Natomiast jeżeli chodzi o jej premierę światową, to była ona w 22, do nas dotarła w 23, zdaje się w lutym. No, i nie jest to co prawda taki pełnoprawny horror, o ile w ogóle horror. Ale ma elementy body horroru. No i generalnie można go też zamknąć, trochę zaszufladkować jako thriller, jako trochę dramat, jako czarna komedia, jako jakaś satyra groteska. Tutaj w ogóle jest mnóstwo tak naprawdę wydaje mi się tych szufladek i z każdej gdzieś tam trochę czerpie. I dzisiaj bez spoilerów, bo w miarę świeża produkcja, na pewno część z Was będzie zainteresowana, a nie widzieliście w większej mierze niż mniejszej mi się wydaje, jeżeli to zdanie ma sens. Także przejdźmy do rzeczy. Zanim przejdę do fabuły, to jeszcze chciałbym tylko od razu podkreślić, że jest to bardzo ładnie nakręcony film. Podobały mi się zdjęcia, podobały mi się ruchy kamery, szczególnie z samych początków filmu, gdzie też tam były jakieś takie konkretne zoomy, gdzie ta kamera tak specyficznie sunęła z jednej strony do drugiej. Później to się, mam wrażenie, troszeczkę bardziej tak ustabilizowało na zasadzie, że bardziej statycznie było, trochę więcej właśnie statycznych ujęć, ale jednak specyfika kadru. Tutaj operowania kamerą, dobór obiektywów, no bardzo mi przykład przypadł do gustu, miałem wrażenie, że to jest tak jakoś oldschoolowo nakręcone, że to jest taki klosek, że on jest tak technicznie po prostu bardzo, bardzo poprawny, ale tak poprawny nie, że o ktoś wie jak to zrobić, tylko ktoś tam próbuje po prostu zrobić z tego jakiś trochę ładniejszy obrazek niż przeciętne kino. Czyli poprawny w tym wyższym poziomie, zdecydowanie niż taki. O, zwykły film, jakieś tam zdjęcie ktoś tutaj z kamerą na ramieniu i chodzi za bohaterem. No nie do końca tutaj są takie ujęcia, ale kto z Was zobaczy, to będzie wiedział, o czym mówię. Tak więc, jeszcze jedna informacja to jest też dosyć ważne. Reżyserem i scenarzystą jest tutaj. Człowiek odpowiedzialny za ostatnie Dream Scenario z Nicolasem które też oglądałem, nie omawiałem co prawda na kanale, ale polecam, bo byłem w kinie na tym i to jest naprawdę całkiem spoko rzecz. Tam też było dosyć specyficznie, jeżeli chodzi o gatunkowość i widać, że jest to twórca, bo ja chyba więcej jego filmów nie widziałem, ale już po tych dwóch mogę powiedzieć, że no stara się jakieś trochę niecodzienne konwencje obierać, to znaczy... Co prawda może tematyka nie jest jakaś nowa dla kina, ale ona jakoś to inaczej próbuje pokazać i coś tutaj oddać też czy dodać od siebie właściwie, więc generalnie spoko jest to skandynawska produkcja, ale też częściowo francuska między innymi, ale bardziej skandynawska. Mam trzy kraje jeszcze oprócz Francji za to odpowiedzialne. No jeżeli chodzi o fabułę, to mamy parę młodą parę artystów. I tak naprawdę to jest jedna wielka nawalanka i przepychanka o to, kto ma większe ego i kto być może poświęci więcej dla. Osiągnięcia swoich celów, ale z naciskiem na jednak dziewczynę, która jest dużo bardziej odpalona. I też ten polski tytuł sugeruje, że chora na siebie, a nie chory na siebie czy chorzy na siebie. Ona jest też na plakacie, a przynajmniej jednym z nich, w takim tam gipsie, bandażu w zasadzie, gips to nie na twarzy, <giby> na ścianie może i na nodze, ale <giby> poziom słuchajcie, o, nawet nie wiem jak to ująć. Poziom chęci zdobycia przez niej, nawet nie tyle że sławy, ale przypodobania się tego, żeby jej mówiono, że jaka ona jest wspaniała, żeby ją doceniano, to nie jest taka zwykła atencjuszka, że a, ktoś wrzuci Twitter, żeby się pochwalić, o, ktoś wrzuci filmik na YouTube i pokaże, o, patrzcie, fajne paznokietki, zrobiłam fajne, fajne, no weźcie, napiszcie, że fajne. No nie, typiarka, widzisz, że jej chłopakowi idzie lepiej, że staje się gdzieś tam popularny, fajnie mu idzie kariera, a jej tak, a, nie, nie ma tej uwagi, i tyle, co by chciała, to zamienia się w attention horror. Czyli po prostu, mnie w ogóle strasznie drażnią atencjusze, ale niektóre levele jeszcze jestem w stanie wytrzymać, ale typiara u swojego dilera zamawia ruskiego draga i całe opakowanie piguł zżera po to, żeby zaczęła jej się jakaś wysypka robić, tylko że ona zażarła cały naraz i w takiej dawce i w takim nasileniu, to nie tyle, że jej się robi wysypka, tylko ona się kurwa w Krugera zamienia i... No, później ląduje w tych bandażach i tak dalej, i wiecie, tam już włosy wypadają. To całkowita destrukcja ciała, fizyczna, też psychiczna, może mniej nawet w zasadzie, ale jednak fizyczna bardzo się objawia, a psychiczna tutaj się objawiła już przed wzięciem tego draga, można tak powiedzieć. Dlatego przepraszam za niecenzuralność w tym materiale, ale no po prostu dla mnie. Jedyne adekwatne słowo bardzo kolokwialnie, ale no ona jest po prostu pierdolnięta. I mówię to nie bez przyczyny, bo to jest godzina 40 ponad filmu, który ogląda się tak niekomfortowo momentami, ale to rośnie. Ta słuchajcie, groteska rośnie, że czasami miałem takie. O ja już nie chcę na to patrzeć, ale nie, że to jest jakieś takie brutalne czy coś. Chociaż momentami tak, bo tam są takie sceny, że na przykład się przykleja twarz, nie? Skóra do biurka, tylko że nie każde sceny są tutaj też rzeczywiste, bo trochę. Bazujemy tak naprawdę, czy osadzamy się pomiędzy tym, co rzeczywiście się dzieje, a pomiędzy tym, co ona chciałaby, żeby się działo, czyli pomiędzy rzeczywistością a jej wybujałą fantazją. I czasem tak mam, że miałem w zasadzie w tym filmie podczas sensu, że oglądam, oglądam, tak, ale kiedy to się wydarzyło? Czemu ona już tu jest? Czemu ona to robi? I tak później sobie myślę, a to się chyba nie wydarzyło, nie? No, nie wydarzyło się. I, i jest kilka takich scen, że można się nabrać, bo tak płynnie przechodzi pomiędzy jedną a drugą, ale fascynujące jest to, jak dobrze oddany jest ten jej fatalny charakter. Tego gościa trochę też, tego jej partnera, i on. Też jak ona jest właśnie, że tak powiem, u dołu kariery, to tak mniej się nią interesuje faktycznie. Aczkolwiek to, jak ona to wykorzystuje i próbuje obrócić kota ogonem, to jest inna sprawa, ale tutaj skupmy się chwilę na nim. To. Bardzo ciekawie później przerzuca ciężar podczas tego filmu, bo jak ona jest gdzieś tam na dole, to ee, he, he, nie mamy czasu. Jak ona zachorowała, to wiadomo, Atencja, ale jak ona próbuje robić karierę na tym, że zachorowała, w cudzysłowie, no sama sobie to zrobiła przecież, jest zakłamaną hipokrytką i po prostu giga chora tęcjuszką. to jednak jak ona zaczyna bić na tym kasę. To on tak ma, o, e to w sumie to, a może zrobimy sesję, włącząc sobie sesje różne cykle i tak i tak dalej, i, tak dalej, i już wtedy jest większe zainteresowanie. Oczywiście cały ten film jest taką trochę obłudą. Jest takim pokazaniem, nawet nie tyle, że bogaczy, bo oczywiście krytyka bogaczy, bla, 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 to już mnóstwo filmów przerabiało, kapitalizmów, niekapitalizmów. Ale tutaj bardziej mamy ten taki właśnie świat no w dużym uproszczeniu i w najszerszym możliwym zakresie mówiąc kariery. Świat jakiegoś marketingu, modelingu. Właśnie, bo na takiej branży tutaj się próbuje odnaleźć swoich sił, ale właśnie w agencji, która no, wyszukuje specjalnie osoby z defektami, żeby tak inaczej podejść do promocji właśnie do marketingu jakiejś tam marki, na przykład Ciuchów, a nie tak standardowo, że ładna piękna modelka. Co je liście sałaty, tak? Wysłowiowe. Więc rzeczywiście, na tym można zbić jakiś kapitał, tylko że to postępuje. Może, gdyby jadła po jednej tabletce jeszcze dziennie, albo zjadła tylko kilka, no, ale z drugiej strony wtedy nie byłaby aż tak szkaradna, że może by jej nie wzięli. No, ale chodzi o to, że ona do tego stopnia się nażarła, tego, że to ją zaczyna wycięciać, tak? I bardzo się źle to ogląda, bo to jest postać, jak. Często są filmy, w których są jacyś, no nie wiem, niech będzie antagoniści, czy postacie, którym nie kibicujemy, bo ich nie lubimy, bo mają jakieś fatalne cechy charakteru. To tutaj. Znaczy inaczej. To w tych filmach też czasami jest jednak jakaś kontra, że, okej, okay, mają tu swoją ciemną stronę, ale za chwilę przychodzi trochę jasnej strony mocy. Przychodzi ten rycerz na białym koniu i tego dark vadera tam kontruje, jakoś to się zderza, i wiemy, że to są wielowymiarowe postacie. A ta postać, celowo, co prawda, bo celowo, ale jest tak cholernie zero-jedynkowa, jednowymiarowa, one są po prostu czystym złem dla mnie. To znaczy złem w takim zasadzie, że każdego jest w stanie ukłamać, od każdego żebra tę atencję, a ten jej partner, gdyby miał cień mózgu, to by w końcu zauważył. Ej. Ty tylko atencjujesz, ty tylko ciągle coś chcesz, ciągle szukasz pochwał, ciągle tutaj próbujesz wzbudzić zainteresowanie i skupić sobie uwagę. Weź ty się ogarnij, ty jesteś pojebana. Ale on nie, on tak z nią gade, no jak mi poszło na wywiadzie, o zobacz fajny wywiad zrobiłem, on, no taki spoko, spoko. I tak cały to się chwali, tam jechał, przytakuje, przytakuje, a sam co do czego później chce na niej jakiś kapitał zrobić. Jezus, co za ludzie. Więc jego charakter może jest trochę mniejszy, ale też taki, ach. i oni rzeczywiście może pasują do siebie, no bo po prostu... Nawzajem gdzieś tam trochę karmią swoje ego, ale to czego ona się dopuszcza, jak ona manipuluje ludźmi, co ona MCK, co ona sobie przede wszystkim sama zrobiła, nie byłbym w stanie sobie nigdy, nie wiem, jednej jakiejkolwiek tabletki, która mogłaby mi zaszkodzić, tak celowo wziąć, że o, biorę nie wiem, kostkę do mystosu, on będę miał tutaj wysypkę, nie? A to całą. słuchajcie, całe opakowanie pigu. Zero szacunku do siebie, to jest oczywistość, tutaj, ale no to świetnie i też trochę metaforycznie jasne, trochę. Tutaj wyolbrzymiając, hiperbolizując, to, to pokazuje oczywiście gdzieś tam moc tą negatywną w tym wypadku tego środowiska właśnie tego bycia atencyjnym dla kariery czy robienia wszystkiego po trupach do celu i tak dalej i tak dalej. Dużo by można sobie z tego filmu wyjąć, wydaje mi się tak ogólnie, jakby się chciało napisać jakiś fajny tekst analizujący myślę to dzieło, ale tak z najprostszego punktu widzenia, nawet jak troszeczkę wejdziemy, że to jest właśnie body horror czy ale thriller to Naprawdę ciężko się to ogląda, jak widzimy te zachowania tej odklejki Ona od początku już po prostu potrafi być mega irytująca, i to narasta. Słuchajcie, jak rak się toczy taka kula śnieżna, i chcemy już się pozbyć tej bohaterki. Ona dalej, i dalej, i dalej, i w tym szpitalu siedzi, i o. Mówili o mnie, pytali o mnie, odwiedzili mnie, tak mi się sobie zamknij ryj Wanie, po prostu tak, ten film wzbudza emocje, ale to dobrze, bo kino ma wzbudzać emocje. Dzięki temu to od początku do końca mnie interesowało, mimo że nie było w jakimś takim bardzo ciężkim, super dramatycznym wydźwięku. To jest jednak, mimo tematyki, o której opowiadam, jak na moje przynajmniej, to całkiem luźno podane, ale też, żebyście nie myśleli, że luźno, haha beka cały czas, czy coś, tylko ja nie czuję ciężaru całego tego świata przedstawionego. Natomiast czuję irytację na bohaterkę, ale to całe tło jest dosyć lajtowe, mam wrażenie, bo to taka właśnie produkcja, którą można obejrzeć z pewnego rodzaju przyjemnością, pomijając ten dyskomfort, który wywołuje w nas główna bohaterka i to, jak się oszpeca, to co są robi, jak bardzo ignoruje skutki uboczne tego, co się z nią dzieje. Także w tej roli też naprawdę dobra młoda aktorka. Ten jej partner ten rzadziej się pojawia, ale też... Okej, okay, natomiast no, najbardziej uwaga była na niej skupiona i tutaj mi się podoba. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chodzi o moją cenę, no to naprawdę solidne 7. Mi się podobało, mimo tego dyskomfortu, ale on był tutaj celowy, on miał być wywołany i został wywołany, i dlatego uprzedzam, że niektórych może to może trochę przerosnąć. Zależy jak podchodzicie do kina, jak emocjonalnie odbieracie akurat tego typu rzeczy, bo wiadomo, każdy ma różną wrażliwość, więc możecie wytestować na sobie. Jeżeli ten dyskomfort was jara, no to tym bardziej. To do końca zostawcie hashtag drak, ruski drak będzie. Tak jest, ruska, żółta piguła. Nie zmawiajcie tego, bo was zmiotą z takie rzeczy, no? Tak jak mówił pewien pan. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli oglądaliście Seek of Myself, dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli nie, wiecie, gdzie nadrabiać na HBO Max. Na razie jest dostępne póki co. No i dajcie znać, czy was zachęciłem, czy was przekonałem, czy niecie nadrabiać, czy nie, czy po prostu tak sobie posłuchaliście i eee, nie chce mi się. Elo, no. Ode mnie to tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Czekam na wasze spostrzeżenia i do zobaczenia. Dla tych, co widzieli, też możecie uzupełnić oczywiście ten materiał własnymi spostrzeżeniami, których ja tutaj nie zawarłem, bo to jest naprawdę nawet na podcast wydaje mi się do pogadania, ale też trzeba by zawrzeć spoiler, więc jeżeli już byście spoilerowali, oznaczcie komentarz, że to spoiler, żeby nie psuć innym zabawy. Widzimy się, cześć! <grym wytrych>